Fortnite to fenomen, który będziemy wspominać jeszcze przez długie lata. Świat właśnie obiegła informacja, że w produkcję Epic Games gra już 125 milionów graczy. Składają się na to takie platformy jak Windows, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch i iOS. Niedługo powinna pojawić się też wersja dla Androida, co na pewno mocno podbije te 125 baniek. Fortnite to też gra, która fantastycznie zarabia. W kwietniu 2018 roku wygenerowała 296 milionów dolarów, a trzeba przypomnieć, że jest darmowa i wszelkie pieniądze pochodzą z mikrotransakcji. Skąd tak fenomenalna popularność Fortnite? Powodów jest kilka. Gra jest darmowa, próg wejścia niski, choć oczywiście, by grać naprawdę dobrze, trzeba poświęcić jej dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Ale co jeśli podoba Wam się idea Battle Royale, ale odpycha od Fortnite kolorowa oprawa i mechanizm budowania? Oto 5 najlepszych gier Battle Royale, którym warto poświęcić czas. GTA Online Motor Wars. Nie ma to może właściwego dla Battle Royale rozmachu, jeśli chodzi o ilość graczy, ale Motor Wars, będący częścią aktualizacji Smuggler's Run, nadrabia intensywnością starć. Od 2 do 4 teamów lądujących na spadochronach w postapokaliptycznej strefie nie ma nic poza pistoletami. Ale na ulicach leży mnóstwo ciężkiej broni i stoi sporo uzbrojonych pojazdów, a to oznacza jedno – rozwałkę na całego. Podobnie jak w innych grach z gatunku Battle Royale, strefa cały czas się zmniejsza. H1Z1 Battle Royale. 2 lata temu zwykłe H1Z1 rozbiło się na 2 gry. Jedną z nich był King of the Kill, w którym postawiono przede wszystkim na tryb Battle Royale. Dziwne były losy nazwy tej produkcji i ostatecznie stanęło na H1Z1 Battle Royale, zapewne by zachęcić ludzi pod tytułem. Nie ma tu przesadnej oryginalności, spadochroniarze lądują na wielkiej mapie będącej częścią apokaliptycznego świata opanowanego przez tytułowego wirusa. Niedawno gra pojawiła się też na PlayStation 4, co przypomniało światu o tym tytule. Niestety w związku z popularnością PUBG i Fortnite większość graczy o nim zwyczajnie zapomniała. Totally Accurate Battlegrounds. Na wesoło? No czemu nie? To produkcja będąca parodią gier Battle Royale. Gra typu FPP, w której lądujemy na rozległej wyspie i zgodnie z zasadami gatunku wybijamy pozostałych graczy. Choć zasady gry niewiele różnią się od klasyków, to w humorystyczny sposób zostało tu oddane w zasadzie wszystko. Od grafiki przez mechanikę aż do silnika fizycznego, który lubuje się w tworzeniu najdziwniejszych sytuacji. Czy warto? Jako główna gra na setki godzin raczej nie, ale jako odskocznia od poważniejszych produkcji zdecydowanie tak. Realm Royale. Prawdziwa świeżynka, która niedawno trafiła na platformę Steam. Realm Royale to Battle Royale od Hi-Rez Studios, czyli ekipy odpowiedzialnej za takie produkcje jak Smite czy Paladins. Gra to kolorowy miks Fortnite, PUBG, World of Warcraft i Overwatch. Z uwagi na wczesne stadium produkcji to gra wciąż niedopracowana i najeżona bugami, ale to bez wątpienia tytuł z dużym potencjałem. Wprowadza bowiem powiew świeżości w gatunku Battle Royale, możemy tu na przykład przywołać rumaka, wybierać klasy postaci i korzystać z ich unikalnych zdolności. Bronie i zbroje natomiast ulepszamy korzystając z kuźni, bazując na wcześniej zdobytych szardach. PlayerUnknown's Battlegrounds. Myśleliście, że zapomniałem o PUBG? Nic z tych rzeczy. Gdybym miał wybrać jedną najlepszą alternatywę dla Fortnite, byłby to bez wątpienia PlayerUnknown's Battlegrounds. Choć zasady rozgrywki są te same, setka graczy ląduje na wielkiej mapie, to produkcja stawia przede wszystkim na realizm, odpowiednie wykorzystanie strefy, na której się znaleźliśmy oraz poznanie używanych broni wraz ze wszystkimi dodatkami. Cały czas wspierana, ulepszana i wciąż bardzo popularna, mimo tego, że w przeciwieństwie do Fortnite jest płatna. A wy w które Battle Royale gracie najczęściej? A może dodalibyście do tej listy jakąś naprawdę grywalną i fajną produkcję? Koniecznie napiszcie w komentarzach, nie zapomnijcie też o łapce w górę i zasubskrybowaniu naszego kanału. Ja znikam grać, a wy się trzymajcie. Cześć!